Wełniany rynek będzie miejscem bardziej zielonym. Dzięki nowym nasadzeniom mieszkańcy będą mieli okazję odpocząć w otoczeniu zieleni, podziwiać różnorodność roślin i cieszyć się pięknem przyrody w samym centrum miasta. Kwietniki na słupach oświetleniowych i dodatkowe ławki stworzą przyjazną atmosferę sprzyjającą relaksowi i spotkaniom. Zielono ma być tam nawet zimą. W rabatach posadzonych ma zostać ponad 160 krzewów liściastych, 230 traw oraz niemal 200 bylin. Plan jest taki, aby nasadzenia zostały wykonane jeszcze w tym roku. Gorzowski tramwaj dzięki inicjatywie Filharmonii Gorzowskiej oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji zamienił się w niezwykłą, mobilną salę koncertową. Melodie kwartetu smyczkowego rozbrzmiewały w zabytkowych wnętrzach pojazdu, tworząc wyjątkową atmosferę, która przeniosła pasażerów w inny wymiar. To wydarzenie dowodzi, że komunikacja miejska może być nie tylko środkiem transportu, ale także przestrzenią kultury i sztuki. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, kto dba o to, by nasze miasto było takie czyste? Kto codziennie wczesnym rankiem wychodzi na ulicę, by usunąć śmieci i zadbać o porządek? To właśnie pracownicy Inneco, prawdziwi bohaterowie codzienności. Dzięki wyjątkowym materiałom wideo możemy poznać bliżej te osoby, które stoją za akcją Razem dla Czystego Gorzowa. Bohaterami codzienności zostali również zwykli gorzowianie, bo przecież każdy z nas dba o to, aby nasze miasto było czyste. Sport ma niezwykłą moc łączenia ludzi. Na arenie Gorzów przekonaliśmy się o tym podczas wydarzenia Siatkówka łączy pokolenia. Dzieci i rodzice wspólnie bawili się na parkiecie, dzieląc radość ze wspólnej aktywności fizycznej. Siatkówka okazała się doskonałym narzędziem do budowania silnych więzi rodzinnych i przyjaźni międzypokoleniowych. Wszyscy uczestnicy, niezależnie od wieku, mogli poczuć się częścią czegoś większego, doświadczając radości ze wspólnej gry i ruchu. Do akcji przyłączyli się również znani i lubiani sportowcy, między innymi Sebastian Świderski, Paweł Maciejewicz, Waldemar Wspaniały oraz Radosław Maciejewicz. Akcja pod hasłem Siatkówka łączy pokolenia jest finansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.